Witam was serdecznie, z tej strony Bolek w kolejnym odcinku Piwko z Bolkiem i w dzisiejszym odcinku pijemy piwo Krusowice. Nigdy tego nie piłem, jest to chyba piwo czeskie, tak, i ma 5,0%. Let's try it out. Niestety to piwo jest ciepłe, bo je nie chłodziłem, znaczy nie jest aż takie ciepłe, ma po prostu temperaturę pokojową, więc smakuje takie jak typowe tyskie lub lech. To co wam powiedziałem w sobotę się nie odróżnia od tego, co się wydarzyło w tym tygodniu. Po prostu nie miałem tyle czasu, żeby robić jakieś inne rzeczy, materiały. Dopiero wczoraj wstawiłem pierwszy news i to był news o tej sprawie, o której jest ostatnio głośno na niemieckiej rap scenie, Akta Synanji. Lecz nie mogę o niczym innym nagrywać, znaczy mogę o wszystkim innym nagrywać, lecz nie miałem tyle czasu, żeby nagrywać jakiś obszerny film na jakiś dany temat, bo miałem sporo rzeczy do załatwienia takich szkolnych. W końcu wszystko dałem dzisiaj, do 15:20 mogłem oddawać, więc teraz będę mógł się skupiać na YouTube'owych sprawach, no i żeby się ten kanał w końcu rozwijał. Będę robił kolejną serię, która będzie zarąbista i niebawem dam wam datę, kiedy będzie pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się do tego przygotowujecie, będziecie jeść popcorn i tak dalej, bo materiały, takie jak ja mam w głowie, będą dobre. Lecz na razie niczego nie nagrałem, więc ciężko mi to teraz stwierdzić, czy będzie dobry, czy nie. Ostatni odcinek Piwko z Bolkiem miał chyba z 250 wyświetleń, nowy odcinek o Synanji miał również mało wyświetleń, parę dislike'ów i tak dalej wchodziło. Wiem, że wy nie chcecie słychać o jakichś tam, wiecie już, jakich ludzi, którzy mają takie dziwne podglądy, więc będzie niebawem normalny content, nie będę już o nim nagrywał. Sprawa też się teraz ciągle zmienia, nowe informacje wychodzą, okazuje się, że niektóre rzeczy, które tam opowiadano, nie były prawidłowe, ale jedno jest pewne, że on naprawdę te rzeczy mówił i nie ma tam naprawdę nic jakiegoś wyciętego z kontekstu. Jest wszystko tak, jak niby tam jest i to jest w sądzie podane, więc zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyć, ale nie wiem, czy mam dalej o tym nagrywać, bo ludziom się to prawdopodobnie nie podoba, skoro parę dislike'ów weszło. Gdzie najbardziej lubisz spędzać wakacje? Lubię takie pytania, bo od razu się zastanawiam, co chcę powiedzieć i przypominam sobie najlepsze momenty latem i tak dalej. No i najlepsze momenty chyba, jak i też moje ulubione miejsce, to chyba Ustka. Naprawdę nie było tam ani jednego dnia, gdzie nie byłem zadowolony, gdzie miałem jakieś problemy i tak dalej. Zawsze było dobrze, zawsze coś się znalazło. Nagrywałem tam też fajny kontencik podróżowy i tak dalej. Było tam naprawdę mnóstwo atrakcji, że nigdy mi nie było nudno. I też chodzenie tam w kółko po tym mieście i tak dalej, Biedronka i tak dalej. Wszystko jest fajnie tak ułożone, że można wszystko tam zwiedzać i tak dalej. No Biedronki to akurat nie potrzebuję, bo wszędzie jest Biedronka, ale wiecie, tak lubię po prostu, jakie wszystko bliziutko, można wszystko sobie tam załatwić i tak dalej. Mielno też było spoko, byłem raz w Mielnie, ale jakoś Ustka pozostała u mnie w sercu. Naprawdę pierwszy raz to chyba było, gdy po 10 czy 15 latach nawet byłem nad morzem. I to w Polsce. Bolo, czy zauważyłeś, że dużo Niemców wygrywa w Eurojackpot? Ponoć w Niemczech jest moda na granie grupowe. Co o tym myślisz? Pierwszy raz o tym słyszę. Ogólnie granie w tych różnych totolotkach i tak dalej nie jest aż tak znane w Niemczech jak w Polsce, mi się wydaje. Znaczy mówi się zawsze Lotto Gewinnen i tak dalej, Eurojackpot, że ludzie grają w to, ale gdy słyszałem, że niektórzy to grają, to zawsze słyszałem, że nie grają samemu, nie? Ale żyję też w stolicy Niemiec, więc jest to też może trochę inaczej, bo tutaj albo masz mało pieniędzy, albo masz dużo pieniędzy. Rzadko jest to, że ktoś jest tak po środku. Zawsze słychać, jak ktoś narzeka, albo ktoś to ma za dużo hajsu i z siebie się śmieje. Tak jak zawsze w moim przypadku. Znaczy, że ludzie się na mnie śmieją. Nie, no aż tak źle nie jest, ale czasami jednak tak. Ale jeżeli chodzi o hazard, to dużo ludzi właśnie korzysta z tych kasynów internetowych.
Dużo też youtuberów, streamerów robiło reklamę o tych różnych stronach kasynowych, wygrywali duże ilości tych końców, czy nie wiadomo, nie wiem, coś tam się zarabia, ale dużo tam kasy zarobili i było to pewnie ustawione, ale dużo ludzi w to wierzyło, no i sporo osób ma z tego powodu długi. Ja hazardu nie lubię, w totolotka grałem czasami, ale nie aż tyle. No i ogólnie nie lubię hazardu. Co wy o tym wszystkim myślicie? Czy wy lubicie hazard? Dajcie znać w komentarzach i zadawajcie kolejne pytania do następnych odcinków. Dlaczego nie robisz recenzji nowych niemieckich numerów rapowych? Olek Sesz, Raf Kamora, Capitebra i inni. Wydaje mi się, że tylko 3 czy 4 razy robiłem jakąś recenzję jakichś tam utworów, albumów, to też chyba robiłem tylko 2. Ogólnie jak robiłem jakieś recenzje numerów i tak dalej, to stawiałem je właśnie, znaczy omawiałem je w streamach. Jeżeli chodzi o reakcje i tak dalej, to robiłem chyba o innych raperach, no ale jeżeli chodzi o takie podsumowanie różnych tam utworów w newsach, no to niestety ostatnio tego nie robiłem, bo się innymi rzeczami zajmowałem. Mam nadzieję, że znowu powrócę do tego, no na 100% do tego powrócę. Po prostu miałem zbyt dużo rzeczy do załatwienia, miałem mega wielkie zaległości, jeżeli chodzi o szkolne materiały i tak dalej, bo byłem właśnie w Szwecji. Ale mam nadzieję, że jakoś to nadrobię i że nie będziecie nam jeźli. To na tyle. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie ten kanał, obserwujcie mnie na Instagramie bzrolczyk, wbijajcie do grupy na fejsie, jak i na Discord. No i to tyle. Mam nadzieję, że nie piliście tyle przy tym odcinku. Jeżeli tak, no to polecam, żeby trochę ograniczyć, bo jest lato, żebyście nie zdechli przy tych temperaturach i tak dalej. Dobra, elo.